Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nigrum i witam się z wami już w 9 odcinku z serii Zagrajmy w Dark Souls 3 The Fireflies Edition. Zakończyliśmy w Osadzie Nieumarłych i dziś do niej wrócimy. Powoli już ją kończymy, ale spotkałam się z wami w Kapliczce Zjednoczenia. Spokojnie, nic was nie ominęło, ale pomyślałam, że jeszcze tutaj wrócimy, ponieważ ostatnio... Wow, co tu się stało z teksturami pod Greyratem? Ostatnio spotkaliśmy parę nowych postaci. Warto by było się z nimi zapoznać bliżej, pogadać trochę w kapliczce. Zobaczmy, co z Greyratem też. Ah, there you are. I was thinking. You know I'm a petty thief. Well, perhaps I'll go on the prowl. Everyone's dead or hollowed away anyway, right? So I might as well fetch some weapons or treasure for you. Well, what do you say? Pewnie, że tak. Pozwól mu plądrować. Jaki nakaz. Thank you. You will not be disappointed. Grey Rat the Thief was once a well-known name. Until I ended up rotting in a cell. Grey Rat the Thief was once a well-known name. Until I ended up rotting in... Dobra, zobaczmy, czy my coś potrzebujemy od Grey Rata. Chyba nie. A strzały to jeszcze będziemy wydawać na spokojnie. Na razie tego nie potrzebujemy. A później się zajmiemy tym smokiem. Goodbye. I will leave for some time. So long for now. Do stay safe, you hear? Or my efforts will have been for naught. Okej, więc Grey Rat rusza na poszukiwanie różnych skarbów, uzbrojenia. Dobra, tutaj mamy Kornyxa, czyli piromanty z Wielkiego Bagna i wreszcie będziemy mogli ulepszyć łapcie piromancji. Ah, there you are, unkindled one. I wish to express my gratitude for trusting a lowly pyromancer and allowing me to gaze upon this majestic flame. As promised, I will impart pyromancies to you. No i elegancko, naucz się piromancji, kup przedmiot, wzmocnij płomień, porozmawiajmy na początek. To learn pyromancies, you must vow to become my pupil. I know, but such is the way of the world. Respect your elders and so on. And pyromancy, of course, is no exception. Oh, we'll need a pyromancy tome to learn more advanced pyromancies. Though unorthodox, that would be the most expedient way to make progress. If this were the Great Swamp and you had the luxury of time, we could have trained you the hard way. To learn pyromancies, I know and... Okej, on się powtarza, wzmocni płomień. Możemy go wzmocnić, też odłamkami tytanitu to robimy. Będę na pewno go wzmacniać, ponieważ jest kilka, może nie dużo, ale kilka mrocznych piromancji, z których na pewno będziemy korzystać. Są dość mocne, mroczne przede wszystkim, więc tak, łapcia piromancji ulepszona, a poza tym teraz też ulepszenie łapci się przyda, ogólnie ognia. Kup przedmiot, to jest cały set startowy piromanty. No i to wszystko. Naucz się piromancji, co ty tutaj masz? Ognistą kulę? Zwykłą mamy, jak najbardziej. Możemy mieć jeszcze jedną na przykład, jak zaczynamy piromantą, to możemy mieć drugą i będziemy mieć więcej po prostu. Co ja mówię? Przepraszam was, co ja w ogóle mówię? Przyzwyczajenie do Dark Souls 1. Dark Souls 1 grałam piromantą przez jedno przejście, ale... Kurde, przyzwyczajenie do Dark Souls 1. Że tam była ilość czarów, po prostu było 30 kul do rzucenia, to było 30 kul do rzucenia. I było wszystko było proste, a tutaj mamy zabawę z tym paskiem many, punktami skupienia i zabawę z tą niebieską buteleczką. No ja bardziej preferuję tą opcję z Dark Souls 1, gdzie mieliśmy ilość właśnie użycia czarów niż ten pasek many. Nie wiem, po prostu jestem przyzwyczajona do tego, może dlatego, że po raz pierwszy magiem w Dark Souls zagrałam właśnie w Dark Souls 1. I więcej ogólnie grałam w Dark Souls 1 i Dark Souls 2, więc
No Dark Souls 2 też grałam magiem już i po prostu przyzwyczajenie. Wielki zapłon to jest coś, co by mnie interesowało. Ognisty podmuch, pamiętam, że ogólnie Dark Souls był taki sobie, fala potu na pewno się kiedyś przyda. To jest zaklęcie, że nawet jak gramy magiem, romancja, przepraszam, nawet jak gramy magiem, czy nie gramy magiem, gramy czymkolwiek innym, to nieważne czym gramy, to się zawsze przyda w każdym razie. Warto to mieć. Ja bym myślała to, nie? Wielki zapłon. Pytanie, czy on będzie tutaj tak dobry, jak w innych częściach. Piromancja Kornyxa z Wielkiego Bagna emituje ciągły strumień ognia. Kornyx to starodawny piromanta dawnej szkoły, któremu przypisuje się restaurację wielu zaginionych w pomrokach dziejów zaklęć, których to konkretnie jest obecnie najpopularniejszym. Wielki zapłon. Usprawniona wersja piromanckiego zapłonu. No właśnie, jest jeszcze mniejszy zapłon. Tworzy w dłoni olbrzymi i potężny płomień, to równie silne, co proste w użyciu zaklęcie. Paranie się piromancją wiąże się z nieuchronnym strachem i poczuciem utraty, których natężenie zależy tylko od siły, wiary i inteligencji ognistego maga. No i właśnie to jest to, że w piromancję w Dark Souls 3, no to będziemy musieli w piromancji inwestować właśnie w inteligencję i wiarę. Ja to kupię. Do not be gone from what is a teacher without a pupil? Ja to kupię, tylko poczekaj, najpierw muszę zjeść duszki. I wtedy to kupimy. Przecież ja mam duszki, co ja wyprawiam? Powitanie, mamy nowy gest. Kupimy. Fali potu na razie nie potrzebujemy, później ją kupimy, jak będziemy potrzebować. Do not be gone for long. What is a teacher without a pupil? Okej, okay, ale dobra, troszkę duszków zjedliśmy, może coś jeszcze będzie na poziom. I tutaj mamy Irinę z Karinu. Aegona chyba nie ma. Nie. Oh, champion of Ash. Welcome back. I was not meant to be a firekeeper, but I am honored to serve you beside the bonfire. The gods are ever merciful. My gratitude lies with them and with you. I am yours now. Your wish is my command. You know, in my home of Karim, I was a nun. I would be pleased to share the tales of miracles with you. Although, to be honest, I only know a few. But if I had a divine tome, I could tell you many tales and more. Oh, only I cannot see. Terribly sorry, but you'll have to find me a divine tome in Braille. No właśnie, Irina jest niewidoma, dlatego też na samym początku poprosiła nas, żebyśmy jej dotknęli, bo nie wiedziała, czy ktoś ktokolwiek stoi przed nią. You know, in my home of Curry, I would although, but if oh, terrible. No dobrze, będziemy szukać w takim razie tych ksiąg. Jest oczywiście podział, ponieważ w każdej części Dark Souls, żeby dany mistrz, czy to magii, czy to cudów, czy to piromancji, zapewnił nam nowe czary, to musieliśmy najpierw znaleźć, no w tym przypadku to będą księgi, ale mieliśmy na przykład znaleźć zwoje księgi, tego rodzaju rzeczy. I musieliśmy je przynosić do tych mistrzów, żeby mogli oni uczyć nas nowych rzeczy. Pierścień świętego. Pierścienie takie otrzymywali karimscy święci. Pozwala na dostrojenie dodatkowych czarów. W Karimie święci użyczają głosów starodawnym opowieściom. Zapamiętują niezliczone opasłe święte tłumiszcza i cytują je śpiewną manierą. Właśnie ten obowiązek dał im taką sławę. Pozwala na dostrojenie dodatkowych czarów, ogólnie dodatkowych czarów, ale na razie chyba tego nie potrzebujemy. Have a pleasant journey, champion of I pray for you. Zaraz, wróć. Naucz się cudów, no właśnie, jeszcze to chciałam wam pokazać, zapomniałam o tym. U niej będziemy mogli kupić cuda. Na razie, jak sami widzicie, są to dobre cuda, że tak powiem. Żadnych mrocznych cudów tutaj nie mamy. Wszystkie cuda skupiają się bardziej na leczeniu, ochronie, regeneracji itd. Przywraca punkty życia użytkownikowi i osobom wokół. Podstawowy używany przez kleryków cud.
Aby używać cudów, wyposaż się w święty dzwonek i dostrój cud przy ognisku. Święty dzwonek bądź talizman. Regeneracja. Uwielbiany przez dawnych rycerzy kapłanów cud stopniowo przywraca punkty życia. Regeneracja to pozostałość po dawnym kulcie Lloyda, którego świętych rycerzy cechował niezłomny duch bojowy. Pieszczące łzy. Cudu tego nauczał Morn, arcybiskupie apostoł. Leczy cudotwórcę i okolice z krwotoków, zatruć i odmrożeń. Bardzo fajna sprawa. Pieczące łzy to opowieść o śmierci, która otaczała zewsząd boginię Kaitę, obiekt żarliwej wiary Morna. Droga do domu. Cud przekaz... Morn. Chwila. W Elden Ringu przecież był zamek Morn. To było nawiązanie do Dark Souls. Cud przekazywany podróżującym kapłanom pozwala rzucającemu wrócić do ostatnio używanego ogniska lub ogniska kapliczki. W oryginalnej wersji cud zapewniał połączenie z ziemią ojczystą cudotwórcy, lecz klątwa nieumarłych spaczyła jego działanie, nakierowując podróżników na ogniska. Możliwe, że dla nieumarłych jest to po prostu odpowiednik domu. Jaki odpowiednik kości wiodącej do domu, jeśli nie chcemy kości wiodącej zużywać? Kości wiodącej do domu nie chcemy zużywać. Dobrze. No i wracamy, nic tu więcej już nie ma. Nie. Znowu Hołkuda nie ma, naszego bohatera tutaj, zrezygnowanego. A ja tu jeszcze zerknę. Tego Leonarda też nie ma. No dobra, no to wracamy do osady. Pora zrobić ostatnią część osady. Więc ja robię cięcie i widzimy się za chwilę przy samym początku, na nowej ścieżce. Okej, to trwało naprawdę krótko, bardzo krótko. Przeniosłam się do pierwszego ogniska, w którym zaczynamy od eksploracji właśnie osady nieumarłych. No i tutaj mamy tą gigantyczną grupę przeciwników oraz tą misjonarkę. No i my wcześniej poszliśmy w lewą stronę i poszliśmy na dół. No i mieliśmy tutaj tą studnię, tu był ten fragmencik, a tu na prawo mieliśmy most zaraz od tego wyjścia, tu gdzie mieliśmy kość Lorety. No i tam na dole byliśmy i tam przeszliśmy przez całą osadę, ale tu nas jeszcze nie było. To jest właśnie ten środek. O, nakrycie głowy wasze zdobyliśmy. To jest ten środek, który doprowadzi do tych drzwi. Może jeszcze dzisiaj bossa uda się ubić. Czekajcie, w ogóle wcześniej z jaszczurki wypadł nam jeszcze w poprzednim odcinku ciężki klejnot, ja go wam nie pokazałam, darujcie, zapomniałam o nim. Klejnot z przekształconego tytanitu, znany jako materiał używany do wykuwania wielkich mieczy Farrona. Używany przy zaklinaniu do tworzenia broni ciężkiej. Korzystałam z nich, fajne są, fajne dają efekty. Każdy wojownik docenia ciężką broń, gdyż pozwala dobrze wykorzystać siłę. No właśnie, to do wojownika, do buildu wojownika to było genialne. W ogóle będziemy musieli sobie ten wielki zapłon jeszcze dostroić. I nakrycie głowy robotnika. Coś tu zginęło, mamy duszę. Nakrycie głowy robotnika, czekajcie. Nakrycie głowy mieszkańców osady nieumarłych. To część oficjalnego... Coś znowu zginęło. Kurczę, co się dzieje? Przeciwnicy w przepaść się rzucają chyba. To część oficjalnego ubioru do oporządzania i pochówku zmarłych. Rzecz jasna, już dawno temu zapomniano, w jakim celu w ogóle się go urządza. Nikt nie był w stanie kontynuować tych koszmarów. Co się dzieje? Właśnie tu są przeciwnicy. Prawie są na dwa ciosy. O, kolejna duszyczka. No i to są te drzwi, które widzieliśmy, więc... Naprawdę już praktycznie kończymy... tą osadę. Na tego przeciwnika lepiej uważać. Ja od niego raz zginęłam. On wykorzystuje tutaj krwawienie, które ma na swojej broni. Tylko tak, tyle, że to jeszcze nie jest wszystko, co my tu mamy.
No to jest to miejsce, patrzcie na to. No i tam byliśmy w poprzednim odcinku. I tam na dole jeszcze byliśmy. Ale to nie wszystko, bo tu jakoś jeszcze gdzieś się dało dostać. Jakoś na górę, jeszcze tutaj po lewej mieliśmy jakieś przejście, bym chciała to jeszcze ogarnąć. Coś my tutaj mieliśmy, jakoś tu się prze... O właśnie, tu było przejście. I to jest w sumie takie ostatnie przejście w Osadzie Nieumarłych. Jak to sobie ogarniemy, to możemy przejść do czegoś fajnego. Dobra, powoli po kolei, bo was tutaj trochę jest. Dobra, duszyczka. Tutaj jeszcze jest takie przejście, bardzo fajne. Kurde, on we mnie jeszcze strzela. Tutaj jest ta klatka, nie podoba mi się to. Jest, jakimś cudem go trafiłam. Lecimy dalej. Jakim cudem? Jakim prawem? Gin. O, tu mamy coś jeszcze. Kości wiodące do domu. Tu można jeszcze zeskoczyć. I tam oczywiście będę chciała zaskoczyć, ale najpierw jeszcze sprawdzę sobie tą klatkę. No właśnie, można z nią porozmawiać. Another Nana disappeared. The grunt and carries a cage. He ever has his cage. And Nana's never coming back. So come into the cage and become Nana's shade. To jest jeden z najbardziej enigmatycznych dialogów Dark Souls. Ogólnie jak po raz pierwszy to usłyszałam, to się zapytałam, co? O czym on mówił? Another Nana disappeared. The grand he... A Nana's... So coming... Oczywiście, jeśli chcemy, możemy powtórzyć ten dialog. To jest tak, że wiecie, że za każdym razem, jak z nim rozmawiamy, no to on powtórzy nam ten dialog, w razie czego. Ciekawy, bardzo enigmatyczny. Może się wydawać, że to bez sensu to, co on mówi, ale to nie jest bez sensu. Ponieważ to się wiąże z tym, co mamy tutaj, więc warto tutaj przejść. No i już słyszymy przeciwnika. Mam nadzieję, że ja to dobrze robię, nie? Jest przeciwnik. Nie, ja to źle zrobiłam. I tu mamy problem z tym ciałem, bo to ciało... To jest ciekawostka. Dobra, słuchajcie, ja to źle zrobiłam. Ja to bardzo źle zrobiłam.
bo ja zabijam tego przeciwnika. To jest przeciwnik, tak, to jest normalny przeciwnik. To jest chyba ten wnuczek, o którym właśnie ta klatka wspomniała. Musimy wejść do klatki tego przeciwnika, tak, może się to wydawać dziwne, bo to jest przeciwnik. Jest normalnie przeciwnik, którego możemy zabić, ale czemu ja miałam wrażenie, że tutaj najpierw był taki zwykły przeciwnik, a później był ten drugi, któremu trzeba było wejść do klatki. Tego nie musimy zabijać, tego możemy zabić, no ale point jest taki, że trzeba mu wejść do klatki, a nie go zabijać. Ciekawostka z tym skarbem, z tym ciałem, nie podniesiemy tego skarbu stąd. Musimy strącić to ciało. Ciekawa sprawa, jeżeli jesteśmy na górze i strącimy to ciało, to ono zleci na dół. Jeżeli od dołu strzelimy strzałą to ciało, zostanie ono na górze, nie spadnie na dół. Taka ciekawostka. Dobra, no to co? No to ja robię cięcie i trzeba będzie zebrać ten skarb. Tak, trzeba będzie skarb zebrać i tutaj przejść, powtórzyć to. Okej, słuchajcie, jestem na miejscu, przebiegłam teraz przez tych wszystkich przeciwników i mamy tutaj tego przeciwnika. Teraz spróbujemy wejść do jego klatki. Patrzcie, on nas nie atakuje, jeżeli my go wpierw nie zaatakujemy, nie? Musimy wejść do jego klatki. Swoją drogą, jak przeniosłam się do ogniska i zeszłam tam na dół, żeby podnieść przedmiot z tych zwłok, to te zwłoki pojawiły się z powrotem na górze i musiałam je zestrzelić od dołu, przez co pojawiły się tutaj. Pierścień z ognistym kamieniem, ale warto to zrobić. I w ogóle zanim przejdziemy do tego drzewa, warto dostać się właśnie do tej klatki tutaj. To jest... W sumie to nie jest żadna istotna, fabularna rzecz, bardziej taka dodatkowa, bardziej taki sekret, taka ciekawostka, ale warto to zrobić. Możemy dostać się od razu na ten gigantyczny plac, gdzie mieliśmy to drzewo, a możemy najpierw wejść do tej klatki i dopiero wtedy pójść na plac. I pójdziemy. Jeszcze w tym odcinku, także będzie ciekawie, będzie się działo. Bo to też w sumie piromancję dodatkowo kupiłam. No, po wyeliminowaniu tego drzewa, to już praktycznie całą osadę będziemy mieć tutaj skończoną i trzeba będzie pomóc dla Zygmunta. Elegancko, gdzie my trafiliśmy? Kurde, ja wiem, gdzie... Tak, ja wiem, kim ty jesteś. Doskonale pamiętam, kim ty jesteś. Ogólnie, kiedy wejdziemy do tej klatki, to ten przeciwnik nas zrzuca do jakiejś dziury, do jakiejś jamy, gdzie w ogóle światło nie dociera, nawet nie wiemy, jak się tu znaleźliśmy. Po prostu nas zrzucił i zobaczcie, ile tutaj jest tych klatek zrzuconych. Ile tutaj było klatek zrzuconych. Ile tu jest ciał w ogóle, tu były wyrzucane ciała do tej jamy. Teraz ojejku, ja nie mam tylko estusów, to jest problem. Dużo, dużo do stracenia. A tutaj mamy jakiegoś przeciwnika. Chociaż na razie nie mogę go zaznaczyć. Nie, to nie jest przeciwnik, to jest NPC. Well, what's up? This pit is for hollows, not for the likes of you sane folk. Or perhaps you are a hollow, posing as otherwise? Rzeczy samej. Nie. Nie, no nie jesteśmy pustym jeszcze. No, no. Of course you're not. That's what you mad fools always say. But we'll all be mad soon enough. And should you be undead, well, all the more so. Beware. The shackles of the gods are fragile. You might need this. Etch it on your heart if you feel your sanity slipping. Kopiący kurhany, przymierzam. Come here to pile up your victims, for that will form your anchor. You'll see when you go mad. They'll be your family. On już oszalał chyba. Poznajecie to uzbrojenie, ten miecz, te tarcze? Tak, to jest Hodrik. My walczyliśmy z jego mrocznym duchem, kiedy nas zaatakował. Parę odcinków temu w opuszczonej wiosce. Przepraszam, opuszczonej wiosce, co ja mówię? Osadzie nieumarłych. Ludzie. Opuszczonej wiosce, osadzie nieumarłych. Zaatakował nas przy ognisku. I tyle, że to nie był on sam w sobie, tylko jego duch. You'll go mad one day, but not today. Take my advice. Use this bone and leave this place. No właśnie, kość wrócę do domu. This pit is for hollows,
and for the occasional madman fond of piling up victims. You've better things to do, I'd hope. This pit is for you. No dobra, więc z nim nie pogadamy. Tarcza Boga Wojny. No pamiętam, że raz go zaatakowałam tutaj, w sensie był taki motyw, że no, przyszłam tu i zaatakowałam go po tym, jak już z nim skończyłam rozmawiać. Mamy ołtarz ofiarny dla przymierza, na którym możemy oferować kajdany z kręgosłupa. Zanim je tutaj oferuję, no, pogłębi się oczywiście oddanie w przymierzu. Zanim je oferuję, to je wam pokażę. A nie, to było kopiące kurhany przymierze i kajdany z kręgosłupa właśnie tu składujemy, które zdobyliśmy za pokonanie samego Hodrika właśnie. W sensie jego ducha. Dołącz do przymierza kopiących kurhany. Zniekształcone kajdany z kręgosłupa odkryte przez szaleńca. Mają wyryty w sobie dziwny symbol, dowód na istnienie boskich kajdan. Wyposaż się w nie, by zadeklarować przynależność do przymierza kopiących kurhany. Jego członkowie pragną tylko powiększyć kurhany, stając się szalonymi duchami bez względu na to, czy zostają przyzwani w celu kooperacji, czy też jako najeźdźcy. Czemu nie? Możemy ofiarować. I tak ich nie potrzebujemy do niczego, więc... Czemu nie? Pogłębiło się twoje oddanie przymierzu. To co prawda tylko jedna sztuka, ale... Zobaczmy, czy on coś powie. This pit is for hot. No nie. Ale dał nam... No i tu już nic więcej nie ma, tu już nic więcej nie możemy zrobić. Ale dał nam kość wiodącą do domu, żebyśmy mogli wrócić. I teraz tak. O, ten talizman świętego, tego wam nie pokazałam, darujcie. My to zdobyliśmy wcześniej, a nie pokazałam wam opisu. Talizman służący do rzucania boskich cudów. Talizmany z kości słoniowej dawane są jedynie kapłankom, a na ich cudowny potencjał znacząco wpływa wiara użytkownika. No i właśnie tutaj była tylko i wyłącznie sama wiara przy tym talizmanie, a my będziemy szukać czegoś, czy talizmanu, czy to dzwonka, czegoś, co będzie miało skalowanie z inteligencją i z wiarą. Nietrwałość tego talizmanu daje się we znaki mimo zapewnianej przez umiejętność hardości. Umiejętność nieustająca modlitwa. Zwiększa równowagę w czasie rzucania cudów, zapobiegając przerwaniu modlitwy przez ataki. Działa w dowolnej ręce postaci. A, tarcza jeszcze. Drewniana tarcza z metalowymi wzmocnieniami. Największa spośród uznawanych za średnie tarczy z drewna. Dziwaczny malunek na jej powierzchni przedstawia szalonego boga, czczonego w niektórych zapomnianych regionach jako patrona wojny. Umiejętność, znajomość oręża. Trzymanie tarczy w lewej ręce pozwala na używanie umiejętności broni trzymanej w prawej. No właśnie, my musimy teraz stąd wyjść. Co do... A, ostatnie ognisko. Będę musiała chyba tylko zmienić ognisko. Chociaż nie, ja jestem przy dobrym ognisku, jestem przy dobrym. Dobra, mamy wszystko już, więc lecimy do tego drzewa, na ten gigantyczny plac, bo tu już w tej osadzie, tu już jest wszystko wyzbierane. To była w sumie taka ostatnia rzecz, którą warto zrobić przed tym drzewem, wejście do tej klatki, żeby sobie odblokować te przymierze. Chciałam wam też dialog z tym NPC-em pokazać, bo to jest chyba, z tego co pamiętam, było tylko możliwe właśnie... Wow, tam przeciwnicy. Tylko właśnie chyba... O, to jest w sumie dobre ognisko. To jest właśnie chyba tylko możliwe stąd. My moglibyśmy wrócić jeszcze do kapliczki, bo ja mam trochę dusz. Moglibyśmy polewelować, a wypadałoby. To jest dobre ognisko. To jest bardzo dobre ognisko. Także chciałam wam pokazać dialog, tę postać. Z tego co pamiętam, to chyba go nie było, jeżeli później się tam przedostaniemy, ponieważ tam można się dostać też inaczej. Można się tam dostać później. To nie jest coś, co trzeba robić, to jest taka, wiecie, dodatkowa opcja, nie musimy tego robić. Ale chciałam wam to pokazać, czemu mielibyśmy tego nie zrobić. Użyjemy sobie wszystkich duszyczek, jakie mamy, żeby solidnie polewelować. I zobaczyć, co my tu jeszcze możemy zdziałać. No, nie mamy odłamków tytanitu, nic nie ulepszymy. Welcome home, I shall speak. Very well, then taken.
A, i też w kwestii statystyk. Daliście znać w komentarzach, że jeżeli będziemy levelować w zręczność, to w ten sposób będziemy rzucać szybciej zaklęcia, wszystkie czary, także jest to tak jak Dark Souls 1, jeśli się nie mylę. Więc bardzo fajna sprawa. My będziemy iść w zręczność, ponieważ broń białą, którą będę sobie tworzyć jako taką broń dodatkową, taką, wiecie, ostateczną, kiedy w razie w tam, wiecie, czary się skończą, żeby się móc obronić, to będę właśnie iść w zręczność. To będzie broń typowo pod zręczność. Troszkę siły będzie wymagała, może trochę więcej niż 12, ale wiecie, na razie to nie jest priorytet, żeby iść w siłę. Troszkę w zręczność podlevelowałam. I ogólnie chciałabym teraz... Oj, nie starczy mi na trzeci slot. Chciałam mieć dodatkowe miejsce do strojenia, żeby móc tą piromancję... Żeby móc tej piromancji użyć, wiecie? Kurczę, nie wygląda to dobrze. Chociaż mamy dwie buteleczki, ewentualnie mogę więcej buteleczek wziąć niebieskich. To dostrojenie też można by było bardziej sobie podrasować. Tak czy siak, dostrojenie. Farewell, Ashnid. Ja sobie wezmę trzy buteleczki. Trzy niebieskie buteleczki. Hawkwood wrócił. Gadajmy z nim. At the foot of Lothric Castle, it was used to if you... Dobra, on się powtarza. Lecimy. Lecimy do drzewa, słuchajcie. Czas i pora. Zrobię cięcie i widzimy się za chwilę. No i mamy. Patrzcie. To drzewo po lewej. Ja sobie jeszcze tylko wywalę niepotrzebne rzeczy. A, miałam jeszcze pierścień wam do pokazania. Kurczę, dobrze, że ja sobie teraz to przypomniałam. Darujcie. Przecież z tego ciała, które zestrzeliliśmy. Pierścień z ognistym kamieniem zwiększa absorpcję obrażeń od ognia. Rycerskie kamienie stanowią symbole prawdziwych rycerzy, a czerwonymi obdarowuje się tych, którzy nieugięcie stawiają czoła chaosowi. Zwiększają absorpcję obrażeń od ognia, czyli obrona od ognia. W sumie na tę walkę z tym drzewem moglibyśmy sobie ustawić... No, to na pewno wzmacnia piromancję, więcej dusz, pierścień życia, zamiast krwotoków, bo to się nam nie przyda, to ustawimy sobie to, czyli wzmacnia ataki ogniem, absorpcję obrażeń, trochę już mniej, ale... No i uwaga, bo tutaj mamy przeciwników jeszcze samych w sobie. Ja sobie ustawiałam już wielki zapłon. Zamieniłam sobie. Dobra, tu mamy tych przeciwników. Jest jeden z czerwonymi oczami. Toczony przez klotwę drzewiec. Dobra. Zaczyna się. Patrzcie na to. Mamy bossa. On powinien załatwić tych przeciwników. No właśnie. Niech on załatwi przeciwników na tym. Nie, oni tu w nieskończoność przybiegali.
Musimy w te jaja celować. Jak to można nazwać. Przepraszam, to on miał taki atak? On miał tak. On się położył, kurczę, na nas. On się dosłownie. On się przewrócił dosłownie na plecki i nas zgniótł, nie? Walka z tym drzewcem jest ciekawa, jest zabawna na pewno. Ale kurczę, ja myślałam, że on wybije tych pierwszych nieumarłych, których tam mamy i to wszystko. A tu się okazuje, że oni cały czas do nas przybiegają. Że on ich, wiecie, no. Okej, okay, on ich wybija. W ogóle druga faza walki. Całe podłoże się zawaliło. Ale kurde, to jest ciekawe, że. Kurczę, to jest ciekawe, że tych przeciwników ciągle przybywa. Już powiem wam szczerze, to już mi jakoś umknęło, wyleciało mi z głowy. W sensie miałam wrażenie, że. No i troszkę życia straciliśmy, no ale nic. Ja miałam wrażenie, że było tylko paru przeciwników na samym początku walki i to wszystko, że on ich mógł wybić, no bo on może ich wybijać, ale nie, że oni cały czas, wiecie, przybywali tutaj. Że ich tutaj, wiecie, przybywało. No nie, no kurczę. No nic, no to będziemy skupiać się na drzewcu, tak? W końcu w drugiej fazie, jak już tam spadamy na sam dół, to już tych przeciwników nie ma, ale tu nam przeszkadzają w tej walce. Chociaż można tą część wybić, przynajmniej spróbować. Skoro ja i tak nie używam magii, to ja sobie teraz ten kostur wywalę, żeby mieć szybsze dojście do tego.
Kurde. Nie wierzę. Ten odcinek będzie trochę dłuższy. Mam nadzieję, że wytrwacie do końca. Kurczę, nie no, w pierwszej fazie szybciutko go zmuszamy do tego, żeby przeszedł do drugiej fazy. Problem pojawia się w drugiej fazie, kiedy on ma tę łapę. Ja dosłownie stałam pod nim, przy tych jego, kurde, tych jajach, w które musimy uderzać, bo to jest w sumie jedyny jego słaby punkt. No i plus ta ręka w drugiej fazie, w tą białą łapcie też możemy uderzać. To są słabe punkty, tylko najlepiej uderzać w te jaja, żeby je rozwalić. W jego ciało to nie ma sensu, nie zadamy mu wtedy żadnych obrażeń, ale trzeba uważać na tą łapkę. Stałam dosłownie pod nim, myślałam, że byłam bezpieczna od tej ręki, on mnie złapał. No nic. Dobra, paru przeciwników na start standardowo wybijemy, żeby oni tutaj nie przeszkadzali. Zanim ten drzewiec się obudzi. Mamy w sumie czas, żeby ich załatwić. Już tak szybko? Za wcześnie, moim zdaniem. On się kładzie, kurde, z tyłu to jest problem, żeby przeatakować. Dobra, przechodzimy do drugiej fazy. Co tu się stało? Co tu się wydarzyło?
Co tam się wydarzyło? Ja się pytam. On mnie całym ciałem zone-shotował normalnie. Nie wierzę w to. Ten boss nie jest trudny, naprawdę. Tylko ta łapka jego jest irytująca, bo on tą łapą po prostu potrafi nas złapać, wiecie, 5 metrów dalej, jak stoimy od niego. Czasami po prostu jesteśmy za nim i on złapie nas tą łapą, nie? Tak też bywało. Za pierwszym razem, jak grałam, to ze 4-5 podejść miałam na niego i dopiero wtedy go pokonałam. To jest prosty boss, tylko ta łapka jest irytująca w drugiej fazie. Czasem nas zwanshotuje, nie? Że prawie zwanshotuje, to mnie zwanshotował wręcz. Druga faza, użyłam żaru. Na razie na plecach się trzymam. Tego już się chyba nie da zbić. Tego bombla tutaj nie da się chyba zbić. Co za boss. Ja nie mam słów, po prostu nie mam słów na tego bossa. Czemu ten boss na tym przejściu tak źle idzie? Czemu? Na pierwszym przejściu miałam, nie wiem, 4, może 5 podejść do niego, już nie wiem jak to wyglądało, czy 4 śmierci za piątym się udały. Jakoś tak, mniej więcej, 4-5. Kurde, no ale tutaj? Ta piromancja bardzo dobrze działa, jest mocna, tylko problem jest z trafieniem. Magią wcale nie będzie lepiej, bo magią też muszę jakoś wycelować, nie? Kurde. On jest bardzo duży, on jest za duży wręcz na tą arenę.
Po prostu tam, wiecie, parę kroków on zrobi, troszkę się przeczołga i już tą łapą jest w stanie nas dosięgnąć. Okej, słuchajcie, kończymy odcinek. Myślałam, że wiecie, szybko pójdzie, go fajnie załatwimy, ale no nie pykło. Niestety nie wyszło 50 minut odcinek. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Zrobimy go sobie w następnym odcinku, na samym początku. Oczywiście będę robić cięcia do drugiej fazy, bo pierwszą już widzieliśmy. Także to wszystko. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zachęcam was do komentowania. Zachęcam was do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków walki z tym bossem. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.